Siemanko. Chyba czas najwyższy na wyprowadzenie moich największych bananów, które mam w Donisach. To jest tak, Musa Basio i Maurelas. Już nie zapowiadałem jakichś mrozów, na razie wyjdę, postawię je na taras, żeby za bardzo do nich nie lało, jak będzie padać. I tak, zabezpieczyłem je folią stretch, ponieważ one stoją w nieużywanym pomieszczeniu w domu i nie chciałbym, po prostu muszę je położyć i nie chcę uwalić wszystkiego dookoła tą ziemią. Więc folią wystarczy owinąć doniczkę i na czysto się bez problemu wynosi. Tu jest też Lasiocarpa, Dayao, Textilis i one też wylądują na dworze. Oprócz Sikimensis, Sikimensis ściąłem i on pójdzie pod folię, żeby jeszcze doszedł do siebie. Przyleczką go ścinałem, przyleczką z 15-20 minut temu. No wysuwa się, ale pod folią będzie mu na pewno cieplej, lepiej i szybciej dojdzie do siebie. Szybciej wystartuje. Dobra, ja to wynoszę i pokażę wam na dworze, jaka jest wielkość tych bananków. Bananki wystawione. Niech się grzeją w słoneczku. Tak wygląda Maurelas. Będę mógł rozprostować liście. Tu idzie następny. Tu jest Basio. I tak, one będą posadzone tak jak tamte w budzie. Czyli tutaj będzie mniej więcej Maureli, trochę bardziej w prawo Basio. I plan jest taki, by zostawić je też w budzie, tak jak te. U tych maluchy puszczają po drugim listku. Duży już ładną rurę wywija. No i Maurelas już też ostro podrósł. No ci były raz podlewane, więcej nie. Znowu mają suszę. Zostaną podlane za jakiś czas. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Powoli zaczynamy sezon. Oby lato było upalne, to ładnie podrosło. Słuchajcie, dzięki śliczne. I do następnego. Hej.